Dzień dobry. Szanowni Państwo, chcieliśmy poinformować za Państwa pośrednictwem opinię publiczną o krokach, które podejmuje Klub Koalicji Obywatelskiej w związku z nielegalnymi działaniami podejmowanymi przez premiera Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina. Otóż panowie uparcie dążą do likwidacji wolnych wyborów w Polsce z uporem godnym pionierów radzieckich, którzy utrwalali komunistyczną władzę, dążą do tego, żeby zrobić wybory w trybie kopertowym. Nielegalnie, niegospodarnie, wbrew logice, wbrew lekarzom, a przede wszystkim wbrew Polakom. Dążą do tego, żeby na siłę zorganizować wybory, których Polacy nie chcą. Po to tylko, żeby ich kolega, ich kompan partyjny mógł sprawować ten urząd w dalszym ciągu. To jest naprawdę wielkie oszustwo. Dążenie do tego, żeby Polacy brali udział w tej chucpie, którą ciężko nazwać wyborami. To będzie jedno wielkie oszustwo, które z wolnymi wyborami, za które ginęli Polacy, o które przez lata walczyli Polacy, robotnicy, intelektualiści, przez lata w PRL-u domagali się tego, żeby w Polsce były wolne wybory. A tymczasem ta władza robi wielką chucpę, likwidując wolne wybory, wprowadzając tryb kopertowy, który sami koperty dostarczą, być może część wypełnią i część policzą. To jest wielkie oszustwo i z tego względu będziemy składać zawiadomienie do NIK-u w sprawie kontroli tej sprawy i o szczegółach koleżanki posłanki. Pani poseł Kasiu Pichowicz, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Od kilku tygodni obserwujemy, kiedy członkowie rządu pod wyraźnym naciskiem prezesa Jarosława Kaczyńskiego pchają nas do epidemiologicznej katastrofy, czyli wyborów prezydenckich w szczycie zachorowań na koronawirusa w Polsce. W dodatku wszystko wskazuje na to, że robią to absolutnie bezprawnie. Dlaczego? Jak donoszą media, 16 kwietnia, czyli w czasie, kiedy według stanu prawnego obowiązującego nas wtedy, to Polska, to PKW w całości odpowiada za organizację wyborów, premier wysłał listy do Poczty Polskiej, do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych z poleceniami przygotowania i organizacji wyborów, w tym druku 30 milionów kart do głosowania i kopert. Również tego samego dnia, 16 kwietnia, wiceprezes Rady Ministrów, pan Jacek Sasin, chwalił się w radio, że również przygotowania są w toku, że wszystko jest gotowe, podkreślał to kilkukrotnie, opisywał, jak będą wyglądały przesyłki, gdzie będą rozmieszczone skrzynki pocztowe. Zwracam uwagę, że na dzień 16 kwietnia w pełni za organizację wyborów w Polsce odpowiadała PKW. Również po ograniczeniu tego prawa bardzo skandalicznym zapisem w ustawie, specustawie o COVID, która weszła w życie 18 kwietnia, wciąż nie można przygotowywać wyborów z pominięciem PKW. W związku z tym zwracamy się do NIK-u o to, żeby ten proces skontrolować, żeby sprawdzić, na ile faktycznie jest to w trakcie. Podkreślamy również, że ustawa o głosowaniu korespondencyjnym nie została jeszcze, nie wyszła z Senatu, nie wyszła z Sejmu, nie została podpisana przez prezydenta. Także te działania są zupełnie bez podstawy prawnej i należy je skontrolować. Szanowni Państwo, chyba po raz pierwszy w historii premier polskiego rządu, pan Mateusz Morawiecki, staje się dzisiaj główną postacią afery o charakterze kryminalnym. Mamy dzisiaj do czynienia nie z wyborami, ale z aferą prezydencką. Wszyscy wiemy, że w Polsce prawo bardzo często może być niejasne, może być nieprecyzyjne, może stwarzać pewną sferę do interpretacji, ale jest taki obszar polskiego prawa, który jest jasny jak słońce. I to jest prawo wyborcze. W tym prawie wiadomo kto, gdzie, kiedy może robić. I to jest bardzo precyzyjna część polskiego prawa. Prawo wyborcze to jest taki kręgosłup demokracji, który w tym momencie PiS postanowił po prostu strzaskać. Do niedawna politycy PiS-u próbowali naginać, omijać prawo, lecz od początku epidemii łamią prawo w sposób absolutnie bezprecedensowy. I robią to wyłącznie w jednym celu. W celu zagarnięcia coraz większej władzy dla siebie.
Dlatego w związku właśnie z ostatnimi działaniami PiS-u, a szczególnie wydaniem bezprawnych decyzji przez premiera Morawieckiego i ministra Sasina, które nakazują Poczcie Polskiej przygotowanie do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, a Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych druk około 30 milionów kart do głosowania i oświadczeń, składamy właśnie wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie legalności działań obciążających finanse publiczne podjętych przez Kancelarię Premiera, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz obydwie wymienione spółki Skarbu Państwa. Jesteśmy także w trakcie przygotowywania wniosku do prokuratury w tej sprawie. Za zorganizowanie wyborów prezydenckich przez osoby nieuprawnione, bez podstawy prawnej, w sposób sprzeczny z prawem, nie będzie Trybunału Stanu łagodnych kar odroczonych w czasie. Za każda z takich osób zamieszanych w organizowanie nielegalnych wyborów i nielegalne wydatkowanie środków publicznych czeka w przyszłości postępowanie prokuratorskie, a potem przed sądem powszechnym za złamanie kodeksu karnego po prostu wymierzenie stosownej kary. I każdej z tych osób grożą w przyszłości kary więzienia. Warto mieć tego świadomość. W Polsce właśnie w związku z wyborami prezydenckimi panuje taka atmosfera kompletnego bezprawia. PiS pokazuje, że właściwie nie potrzebuje żadnych przepisów prawa i zrobi właściwie wszystko, aby utrzymać władzę. Politycy PiS-u tak bardzo boją się po prostu porażki w uczciwych wyborach prezydenckich, że bez żadnej podstawy prawnej po trupach Polaków są w stanie zorganizować w najbliższym czasie wybory. Warto sobie także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego PiS to robi. I odpowiedź jest stosunkowo prosta. Takie trefne wybory prezydenckie dają Jarosławowi Kaczyńskiemu dwie korzyści. Po pierwsze, jeśli wygra te wybory kandydat opozycji, to podporządkowane PiS instytucje będą mogły je łatwo unieważnić, a jeśli wygra te wybory Duda, to będzie on najsłabszym prezydentem w historii Rzeczpospolitej, którego usunięcie z urzędu będzie łatwiejsze niż właściwie kiedykolwiek.